gdzie kończy się nieskończoność? Czy kiedykolwiek próbowaliście sobie ją wyobrazić? Czy jesteśmy w ogóle w stanie wyobrazić sobie tak abstrakcyjne pojęcie jak nieskończoność? Czasami łapię się na rozmyślaniu nad tak absurdalnymi tematami. Szczególnie na lekcjach, które wymagają od nas kreatywności i myślenia poza utartymi schematami. Zamykam oczy, mimo że nie powinnam. I widzę ogromny hotel. Tysiące okien, korytarzy i zakrętów. Bogato zdobione recepcje, sięgające dalej niż zasięg mojego wzroku. A przed nimi kilometrowe kolejki składające się z tłumu gości. W którym pokoju chcę się dziś zatrzymać? Które drzwi otworzyć, a które zatrzasnąć za sobą jednym stanowczym ruchem? Do którego pokoju tylko zajrzeć, a w którym się rozgościć? W którym się zameldować, a z którego na pewno zrezygnować? Jak mam wybrać, jeżeli nawet nie mogę sprawdzić, czy łóżko jest wygodne, bez wchodzenia do któregoś z nich? Decyzja jest bardziej niż trudna. Przecież nie mogę poznać dokładnie pokoju, zanim się w nim nie zamelduję. Nawet nie mogę zobaczyć wszystkich. Już nie zobaczę. Tu leży nasz problem. Jak podjąć decyzję, skoro nawet nie możemy poznać wszystkich możliwości, które na nas czekają? Skąd niby mogę mieć pewność, czy karmelowe ściany nie będą kłócić się z moją sukienką w kolorze indygo? Co jeśli za 5 minut bezpieczna biel mi się znudzi i zamieni się w przeszywającą swoim odcieniem pustkę. Pustkę, która wywołuje u nas więcej skrajnych emocji niż wzorzysta tapeta. Chodzi o to, że my, ludzie,
Musimy podejmować decyzje w systemie zero-jedynkowym. Jednocześnie będąc skomplikowaną maszyną myśli, marzeń oraz pragnień. Jesteśmy złożonym systemem, kierującym się uczuciami i intuicją. A rzadko kiedy rozsądkiem. W jaki sposób mamy podejmować decyzje, które są skończone, jeżeli nasza wyobraźnia kreuje nieskończone sumy wszystkich za i przeciw? Jak dotrzeć na sam koniec, gdzie poznamy wszystkie możliwe opcje? Pytanie wcale nie powinno brzmieć, gdzie kończy się nieskończoność. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to raczej, gdzie się tak naprawdę zaczyna. A zaczyna się w naszej głowie, w naszej wyobraźni. Zaczyna się tam, gdzie musisz sam zdecydować o swoim kolejnym kroku. Kroku w nieskończoność.